Od samego początku było widać, że macie większą ochotę do gry od przeciwnika. To było widać właśnie od pierwszej do ostatniej minuty. Bawiliście się tą grą i można powiedzieć, że te 2-0 to jest taki najniższy wymiar kary dla Zagłębia. Przede wszystkim chcieliśmy narzucić własny styl gry tutaj od samego początku, pokazać, że jesteśmy mocniej u siebie. Udało nam się to. Udało nam się to od samego początku i kwestią czasu, czuliśmy, że kwestią czasu jest, aż strzelimy bramkę. Stworzyliście bardzo dużo sytuacji pod bramką Zagłębia, jednocześnie na niewiele pozwoliliście przyjezdnym pod waszą bramką i to wynika z dobrej organizacji gry defensywnej, czy z powrotu profesora Czerwińskiego? Zdecydowanie to pierwsze. Cała drużyna od napastników począwszy broniła dzisiaj na wysokim poziomie. Rzeczywiście ta organizacja momentami była bardzo dobra. Oczywiście były słabsze momenty, były momenty też, kiedy cofnęliśmy się i czekaliśmy, daliśmy pograć trochę Zagłębiu, ale to był też element naszej gry. Jak się czułeś w ogóle? Ostatni ligowy mecz w sierpniu, jak ten powrót z twojej perspektywy wyglądał? No przecież dużo emocji po samym wejściu na boisko, po tym jak usłyszałem skandujących kibiców moje nazwisko. Dużo emocji, ale to mi pomogło. Czułem wsparcie już wcześniej, drużyna też mnie wspierała na każdym kroku, kiedy wróciłem do treningu. Czułem, że w dalszym ciągu jestem ważną częścią tej drużyny. Dzisiaj nie oczekiwałem nie wiadomo czego od siebie. Chciałem dostosować swój poziom gry do pozostałych chłopaków, którzy przecież jesienią spisywali się bardzo dobrze. Wróciłeś z przytupem, no bo gol na 2-0, no i trzeba powiedzieć, że zapisałeś się na kartach tego sezonu, bo mamy 21. kolejkę, jesteś dopiero czwartym zawodnikiem po Jorge Felixie, po Piotrku Parzyczku i Gerardzie Badii, który wpisuje się na listę strzelców dla Piasta. To miłe, jakiś tam mały plusik przy swoim nazwisku oczywiście stawiam, ale kluczem, najbardziej się cieszę z tego, że zagraliśmy na 0 z tyłu, a zwycięstwo zdecydowanie i 3 punkty najbardziej cieszą. Wspomniałeś już o wsparciu kibiców pod twoim adresem, no i można powiedzieć, że oni stęsknili się za tobą bardziej niż chyba ty za grą, bo co druga przyśpiewka to była Kuba Czerwiński. Tak jak wspomniałem, to bardzo duże wsparcie dla mnie. Chcę w dalszym ciągu odwdzięczyć się dobrą postawą przede wszystkim na boisku.